Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję Rokat Apuri, czyli takiego gadżetu do myszki, który powoduje porządkowanie kabla myszki, co zobaczycie za chwilę, a także jednocześnie jest podświetlanym hubem USB. Cena takiego urządzenia to około 100 zł i moim zdaniem jest to cena jak najbardziej uzasadniona i sprzęt jest jej wart. Dlaczego? Powiem Wam za chwilę. Zacznijmy od tego, że Rokat Apuri przypomina troszeczkę Skorpiona. Ma trzy takie nóżki, które są antypoślizgowe i bardzo dobrze trzymają się powierzchni. Jeśli gramy, myszka jest tutaj podpięta, ma swój kabel zorganizowany, nie ma problemów z przesuwaniem się tego urządzenia po blacie. Jak widzicie, podłączony jest tutaj właśnie kabel USB, w tym momencie na mikro USB. I w tej chwili mamy już transmisję danych z komputerem oraz zasilanie czterech portów USB, no i podświetlenie. Tutaj mamy logo Rokata, świecące na niebiesko, oraz trzy takie diody u góry. Wracając do wyglądu, materiał jest bardzo fajny, samo urządzenie jest dość ciężkie jak na takie maleństwo, dlatego trzyma się dobrze blatu, wykonane jest naprawdę świetnie. Wszystko jest takie gumowane, antypoślizgowe i bardzo przyjemne w dotyku. Robi po prostu dobre wrażenie. Omówmy może na początek zasilanie portów USB. Jeśli mamy podłączone tylko poprzez USB z komputera, wtedy natężenie prądu wynosi tutaj 500 mA. Oczywiście nie ma problemu, żeby wykorzystać wszystkie cztery porty jednocześnie. Jeśli jednak na przykład chcemy ładować jakieś urządzenia lub po prostu potrzebujemy więcej mocy, wtedy wykorzystujemy dołączoną do zestawu ładowarkę sieciową, którą podłączamy tutaj. I w tym momencie, moi drodzy, natężenie prądu zwiększamy aż do 2 A. Dzięki temu możemy podłączyć kilka urządzeń spokojnie, bezpiecznie i nawet je ładować. Zobaczcie. Podłączymy sobie telefon. Podłączyliśmy także tablet. Oba urządzenia się ładują. Tak więc w tej chwili urządzenie czerpie zasilacza sieciowego, przez to ładowanie jest po prostu szybsze. Gdybyśmy korzystali tylko i wyłącznie z energii dostarczanej przez port USB, wtedy natężenie prądu jest 4 razy niższe. No i urządzenia nam się ładują, a przy okazji możemy podłączyć myszkę i normalnie grać. A jak wygląda, moi drodzy, porządkowanie kabla od myszki i jak to działa, już Wam pokazuję. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli myszkę podłączymy sobie z tej strony. Urządzenie nieco odstawimy. I teraz zobaczcie. Mamy tutaj dwa takie wycięcia w tym miejscu oraz w tym. Wystarczy po prostu kabel tu wcisnąć. Jest to guma, więc chodzi bez problemu. Nie uszkodzimy tego w żaden sposób. I teraz po prostu, jeśli gramy, należy zostawić sobie taką ilość miejsca, abyśmy mogli wykonać pełne ruchy po naszej podkładce. Nie powinno być tego ani za dużo, ani za mało. I w tym momencie nasz kabel jest zabezpieczony, nigdzie się nie zahaczy, nie zaplącze, gra się naprawdę bardzo wygodnie. Wygoda jest prawie że porównywalna do posiadania myszki bezprzewodowej, ponieważ po pewnym czasie zapominamy, że kabel w ogóle istnieje. Jak widzicie, ten ogonek Skorpiona jest elastyczny, tak więc dogina nam się do myszki. Jeśli zrobimy za daleki ruch, nic się nie stanie. Kabel nie wyrywa się z tego zaczepu. Naprawdę możemy sobie swobodnie grać. No i mamy, moi drodzy, jeszcze jedną opcję, chociaż szczerze mówiąc wątpię, że ktoś będzie chciał z niej korzystać. Jeśli odłączymy myszkę z jakiegoś powodu, nie chcemy używać jej jako organizera do kabla myszy, możemy w prosty sposób tą gumową część zdjąć i zostaje nam sam taki trójkątny, fajnie wyglądający hub USB. Jednak nie sądzę, że jeśli ktoś ma myszkę przewodową, przyzwyczaja się do tego urządzenia, nie będzie chciał korzystać z tej końcówki. No i, moi drodzy, podsumowanie. Dla mnie Rokat Apuri jest urządzeniem idealnym. Polecam go naprawdę wszystkim, szczególnie graczom, którzy posiadają myszki przewodowe i mają problemy z kablem, który przyhacza im się gdzieś. Przez to czasami możemy stracić przewagę w grze.
za 100 zł dostajemy świetnie wykonany aktywny hub USB na aż 4 porty USB 2.0, który przy okazji świetnie wygląda, oraz oczywiście w tym samym urządzeniu mamy świetny, rewelacyjny organizer kabla, dzięki któremu gra staje się jeszcze bardziej komfortowa i jeszcze bardziej przyjemna. Ze swojej strony bardzo gorąco polecam Rocket Apuri. Po więcej informacji zapraszam Was także do recenzji tekstowej na portal wideotesty.pl. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!